Witam, kontynuujmy Legend of Grimrock. Chcę włączyć mapę, ale jej nie mam niestety. Dobra, tak więc... Dobrze, już sobie przypomniałem, w jakim jestem miejscu. Proszę bardzo. Oto, co nas czeka za tymi drzwiami. Jeszcze raz. Vendetta! I można zabić jej. Tani exploit. W Doomie też działa świetnie. Na Archwila na przykład. Pan Jaszczurka mocno obrywa bardzo, widzę. A on ma mało życia. Może popełniłem taki błąd, że nie dałem mu więcej tego vitality. I że krówcy nie dałem więcej willpower. To się może obrócić przeciwko mnie potem. Ale zobaczymy. Dobra, chodźcie tu, pająki. Pan Jaszczur jest głodny. Kurde. W sumie mogłem pana Jaszczura nazwać pan Jaszczur zamiast Sakra, by pasowało przynajmniej do tego filmu z melanżem ostatecznym, prawda? Aha. Ale clipping był paskudny. Dobra, napijmy się czerwonego napoju. Oczywiście odpoczywać nie będę. Spróbuję zabić tego pająka. No, kurde, jeszcze żyje. Yes. No i poziomy zdobywania okrzeleni nasi bohaterowie. Dobra, tak więc inwestujemy. 2 punkty w to, 2 punkty w to. Generalnie na razie zmierzamy ku Light Armor Proficiency tutaj. Numer 3 oczywiście, Missile Weapons dalej. Przy poziomie 32 będzie fajny bonus, będzie wystrzeliwać 2 strzały na was, na raz. Teraz ty, panie. 1 punkt tutaj, 3 punkty tutaj. To odporność na zimno właśnie wzrosła. My tymczasem mordujemy młode pająków, tak? Kolejna przepaska biodrowa. I mamy klucz. I mamy miecz, którego niestety nie użyjemy. Żadna nasza postać nie będzie się, nie umie się nim posługiwać, nie będzie umiała. Trochę to szkoda być może, ale no cóż. Trzymaj to. Tak w zasadzie to się zastanawiam, czy nie warto wyekwipować Krakona w jakieś pancerze, pomimo tego, że będą mu evasion obniżać, ale przynajmniej będą dawać mu jakąś obronę. W końcu widzę na to, że Harriet będzie tutaj najsłabiej chroniona, tak? Z ich wszystkich. Dobra, trzeba odpocząć, bo krówka nam zaraz zejdzie z tego świata. Niestety pająki zatruwają. Nie tylko one. I niestety im silniejszy jest bohater, tym dłużej trzeba odpoczywać, żeby wyzdrowiał. Jest taka trochę kara, prawda? Im jestem silniejszy, tym dłużej muszę spać. Dziwne. Więcej pająków będzie? Słychać, ale nie widać. O, jest. A! No. Teraz tak. Assassination już mamy. To chyba będziemy dalej zwiększyć dodge. Albo w dagger zaraz, teraz zacznę lecieć. Mhm. Czego nie? Ale dodge też.
Dobra. I tutaj, proszę bardzo, mamy znowu słup światła, tak? Tylko że tym razem wyjątkowo nie trzeba wkładać pochodni w środek, tylko trzeba wkładać pochodnie po bokach, żeby odkryć sekret. Proszę bardzo, drzwi się zamknęły, ale za to otworzyło się tutaj przejście, które prowadzi nas dokąd? Ano, otwiera drzwi. I można jeszcze w tą przepaść skoczyć, ale podejrzewam, że i tak nie będzie tam nic interesującego, bo to będzie znowu spadek do tego pomieszczenia, w którym już byliśmy. Tam, gdzie znaleźliśmy ten złoty naramiennik, tak? To. F5, skok. Dokładnie tak, F9. No i teraz, żeby się do tych drzwi dostać, to trzeba się trochę wrócić. Pozwólcie, że sprawdzę. 14 na 71. Chyba tutaj powinienem mieć 17 sekretów odkrytych, jak skończę ten poziom. Aha, już wiem, gdzie one są. Dobrze. Idziemy teraz do żelaznych drzwi. I proszę bardzo, mamy Huntsman Cloak, który zwiększa Evasion, Dexterity i Vitality. Prawda, że miło? Właściwie tę gwiazdkę mógłbym zabrać, ale i tak mi nie będzie potrzebna raczej do niczego, tak więc niech leży. No i kontynuujmy. Tu jest jakiś przycisk, co on robi? Otwiera kratę z tyłu. Do której może się dostać, tylko że to jest zbyt długa droga, a ta krata się zamyka, tak? Nie zdążylibyśmy do niej dobiec. Tutaj jeszcze słyszę pająki. Ślepy zaułek śmierci sekretem, aczkolwiek jestem pewien, że tutaj sekretu nie ma żadnego. Dobra, tu jest przycisk, tak? Który uwalnia pająka. Nikt go nie trafi, niesamowite. I teraz będzie można do tych drzwi dobiec, tak? Piskamy. No i jesteśmy. Czemu sobie nie zapisałem? Teraz widzę, kurde, mógł zginąć nawet. Okropnie. Dobra. Raczej przeżyję. Trudno się mówi. Straciliśmy jednego wojownika, niestety. I będzie on martwy do momentu, aż nie znajdziemy tego kamienia odnawiającego. Szkoda. Całe szczęście nawet trup może dalej nosić paląc się pochodnie, tak więc przynajmniej nie straciliśmy tutaj światła. No ale trzeba odpocząć. Przygotować się na kolejne pająki. Wyzdrowieć z tej trucizny, no zaraz zniknie. Albo i nie. A już stoi i czeka, tak? Dobra, zaraz go przywitamy. Fail. Teraz jaki był czar na ten... O jest, odkryłem. Lodowy pocisk. Prawy górny i prawy dolny, tak? No i ten pocisk teoretycznie powinien tych wrogów zamrażać. Od czasu do czasu powinno się tu udać. No chyba, że zabije ich. Niestety pan Jaszczur teraz, jako że jest martwy, to nie zdobywa punktów doświadczenia i później go wkrzeszy, to będzie trochę słabszy niż pozostali bohaterowie. Już się zresztą stał słabszy, bo jak widać zdobywa te poziomy doświadczenia z opóźnieniem. Później niż wszyscy. Tutaj, w tym miejscu się otwiera kolejny sekret. Ta ściana dokładnie się otworzy. Tylko to będzie... to się stanie później. Tak mi się wydaje przynajmniej, że to jest to miejsce.
A nie, to miejsce chyba będzie trochę dalej. Za to znalazłem rękawiczki. Leather gloves, które tym razem nie zmniejszają invasion, co jest dobre. Nie, ta ściana się chyba otwiera jednak w tym korytarzu tutaj gdzieś. No. Tylko nie wiem dokładnie, co ją otwiera tak właściwie, tak więc... po prostu się wrócimy, jak dojdziemy do pewnego momentu. Jestem już blisko formuły, zmieszałem powdered, sproszkowany Grim Cup z wiedźmim kwiatem i prawie zadziałało. Myślę, że brakuje mi jeszcze jednego składnika. No i ten zły to jest chyba red herring tak zwane, czyli coś, czego tak naprawdę nie można i tak zrobić w grze. Dobra, wywalimy to. Kolejny zwój z czarem szok. Kolejna bomba i ziółka. A skrzynię wywalimy jako dlatego, że waży aż 3 kg. To już po 7 nie przyda. Jaja zostały rozwalone, ale widziałem już, że ten pająk chodził. O, jest chyba kolejna notatka Turuma. I właśnie zamroziłem pająka, ale się szybko odmroził, cholera jasna. Nie, to nie jest notatka Turuma, to jest po prostu napisane. Muszę uważać na swoje plecy, pająki są wszędzie, tak? Tam było tak napisane, dokładnie. I 2 punkty obrażenia dostał pająk, bo dostał kawałkiem papieru. Logiczne. Dobra. Muszę powiedzieć, że te efekty świetne w tej grze są naprawdę świetne. Efekty świetne są świetne, tak? Wymienimy pochodnie. Każda pochodnia, nawet taka całkowicie wypalona, gdzieś paliła dalej dobrze w ścianie. I znaleźliśmy lepszą tarczę. Mimo pomimo, że wygląda na gorszą, bo jest drewniana, tamta była metalowa, to jednak jest lepsza. A teraz muszę bardzo uważać. Exploit rządzi. Out of energy. Co teraz? Co teraz mam zrobić? Muszę się wrócić niestety, muszę się wrócić do kamienia odnawiającego. Pod warunkiem, że nie zabijemy żaden pająk jeszcze po drodze. No tak się może to skończyć niestety. No ammo. O, krytykala dostał, ciekawe. Bardzo ze mną niedobrze, ale to jest trudny poziom trudności, nie ma się czemu dziwić. Dobra. 2 strzały mi zostały, tak? Niezbyt ciekawie. Strasznie daleko muszę się wrócić, no ale cóż, jak trzeba, to trzeba, niestety. Ożywić bohaterów. Jeszcze trochę. Ha. Wszyscy są ożywieni. Żyją ponownie. I live again. Dobra, a jako, że ten film trwa właśnie 15 minutę prawie, tak więc zrobimy sobie przerwę i wracamy w następnym. Będziemy kontynuować zabijanie pająków.